Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę aren, a to głównie dlatego, że na arenach na pewno nie spotkałem przeciwników z milionem legendarów i co drugi przeciwnik nie będzie miał doktora Hooka po swojej stronie, co jest ostatnio bardzo często spotykane w randomowych pojedynkach. I co dzisiaj będzie nietypowe, to to, że na arenę wybrałem klasę, którą zazwyczaj nie gram. A jak gram, to bardzo rzadko i z dość mało pozytywnym skutkiem. Jak widzicie, talia, którą wybrałem tym razem na arenę, to talia łowcy, czyli Huntera Rexara. Nie wiem, jak mi z nią pójdzie, ale miejmy nadzieję, że nie najgorzej. Przynajmniej parę razy wygramy, żeby chociaż mi się za arenę zwróciło. Tak, od razu powiem na wstępie, że jest to ostatni odcinek z Hearthstone'a. Pierwszy i ostatni właściwie w tym tygodniu, to dlatego, że wyjeżdżam na tydzień. I przez tydzień odcinki z Hearthstone'a pojawiać się nie będą, aczkolwiek myślę, że nie będziecie mieli tego za złe, jakoś ten tydzień przeżyjecie. W sumie jest tyle kanałów na YouTubie do oglądania, a jednak nie chciałem was zostawić bez żadnej informacji z mojej strony, dlatego też nie zdziwcie się, że przez najbliższy tydzień z Hearthstone'a się pojawiać nie będzie, ale nie martwcie się, odrobimy w kolejnym tygodniu. Dobra. Pierwszy przeciwnik na dzisiaj jest to Paladyn, czyli Uther Światłodzierżca, ręka początkowa. Tak, ja patrzę, dlaczego ta karta ma koszt aż 5. Ja całkiem zapomniałem, że nią w międzyczasie zmienili. Tak, widać jak często gram łowcą, że nie pamiętam o zmianach, które były wprowadzone pewno z pół roku temu, bo kojarzę, strasznie dawno ta zmiana została wprowadzona. Dobra. Nasz przeciwnik nic nie uży, więc my wykorzystamy sytuację i użyjemy tkacza sieci. Ta karta jest o tyle dobra, że mało tego, że można na nią rzucić buffa z... Okej. No to już jest trochę mniej komfortowa sytuacja dla mnie, ale myślę, że z tym sobie także możemy poradzić. No zrobimy tak. Dobra, co dostaniemy? Może jakiś legendar? I takie rzeczy się zdarzały. No dostaliśmy kobrę. Nie jest to w sumie najlepsze, co mogliśmy dostać, ale najgorzej też nie jest, więc nie ma co narzekać. Akurat walki przeciwko Paladynowi się nie obawiam, więc może nawet mi się uda ją wygrać. Gorzej było, gdybyśmy trafili na... Mam nadzieję, że podobać się mi wynalazek. Na kogo? Na maga. Bo jak wiadomo, o tyle o ile poza arenami najbardziej wkurzający są czarnoksiężnicy, o tyle na arenach największe problemy miewa się z magami. Dobra, oczywiście zrobię w ten sposób, bo to jakoś innego sensownego zagrania na tą turę nie widzę. A w kolejnej z tego, co patrzę, będę mógł przyzwać Yeti. Dobra, ty giniesz. W sumie dziwne, że jego zabił, tak to bym mógł się mojego golema pozbyć. No ale skoro tak woli, dobra, spuścić psy, to na razie jest bezużyteczna karta, więc ją zachowamy na później. Może mi się uda ją jakoś sprytnie wykorzystać. Tak jak widzicie, mam w mojej talii długi łuk gladiatora. Szczerze mówiąc, nigdy tej karty nie używałem, dlatego że jej po prostu nie posiadam. Mimo że jest trochę droga, to czasami się przydaje. Oprócz tego po raz kolejny mamy dożynkarza, którego swojego czasu posiadałem, jednakże nie za bardzo miałem okazję, żeby go użyć. Dobra, pomyślmy, co teraz zrobimy. Dobra, myślę, że pozbędziemy się Dazdingo za pomocą Yetiego i za pomocą naszego golema. I teraz nie wiem, czy użyć nosorożca, czy jednak podleczyć Yeti. Dobra, zrobimy w ten sposób, żeby w razie czego w kolejnej turze móc przyzwać kobrę, która od razu będzie miała dzięki nosorożcowi szarżę. O ile nosorożec w ogóle tą turę przeżyje, oczywiście. Bo jak nie, to nie mamy o czym mówić w ogóle. Póki co, jak widzimy, nasz przeciwnik ma wystarczająco dużo kart w dłoni, więc myślę, może robić dużo nieprzyjemnych dla nas rzeczy. Dobra, zdecydował się na konsekrację. Dla mnie to w sumie nie jest źle. Nie jest zła opcja, bo straci właściwie swoją turę, już nic nie zrobi, a my możemy odbudować siły po naszej stronie. Więc wszystko jest, że tak powiem, w porządku. A w kolejnej turze, jak przyzwie coś dużego, to mamy kobrę, mamy łuk, więc tragedii nie będzie. Okej.
Aha, w ten sposób zrobisz. No dobra, to myślę, że tutaj najlepszym... najlepszym, co będę mógł chociaż... użyć głów gladiatora, czy tresera ogarów? Nie, jednak pozbędziemy się tego oto stwora za pomocą łuku. Zobaczymy, jaką część zamienną dostaniemy w zamian. Daj plus jeden do ataku. No, myślę, że się przyda. Dobra. Na szczęście długi łuk gladiatora daje mi niewrażliwość, więc nie obawiam się atakowania nim dużych stworów przeciwnika. Bo tak czy siak mi tych stworów nie zniszczy, więc jak widzimy, źle nie jest. A w kolejnej turze mogę przyzwać dożynkarza. Jest moją tarczą. Więc jak widzimy, wszystko jest w porządku. Wyciszysz mi? Zamrozisz. No dobra. Skoro tak. Dobra, miałem przyzwać... Jestem ciekaw, czy... Myślę, jakby to... sprytnie zrobić. Teraz strzał kobry. Na pewno zniszczę go łukiem, tylko nie wiem, co przed łukiem użyć. Dobra, zrobimy tak. Tak. I niech będzie w ten sposób. Nie wiem, czy to była najlepsza decyzja z mojej strony, ale niech już tak będzie. Miałem dużo, miałem strasznie dużo opcji na tą turę. Zdecydowałem się na tę opcję. Mam nadzieję, że to nie był błąd. I co teraz? Okej. No dobra. Niech będzie. Tragedii, że tak powiem, nie ma. Co teraz, co teraz? Tak, tą kartę chciałbym jednak zachować żywą. Więc miło by było, jakby na tą turę przeżyła, ale obawiam się, że jednak... tak sobie tak dobrze nie będzie. Dobra, przyzywamy legendara. Przyzywamy legendara. No i co? No i w sumie chyba przycho wychodzi na to, że tak czy siak muszę wszystko zniszczyć po stronie przeciwnika. Niestety mojego nosorożca poświęcić, co? No dobra, niech będzie. Trudno się mówi. Ruszamy do walki. W razie czego zawsze mam zabójczy strzał, jakby coś mocnego przyzwał, więc myślę, że tej tragedii nie powinno być. Dobrze, że on ma 6 punktów ataku, bo gdybym miał 7, wtedy łowca grubego zwierza by był bardzo dobrą kartą przeciwko niemu, a tak to niestety łowca grubego zwierza na niego nie działa, więc jest spoko. Okej. Czekam na rozkaz. Dobra. Teraz zrobimy tak. Przyzwiemy hienę. Oprócz tego użyjemy spuścić psy. Zrobimy tak. Zbijemy mu tarczę. Pies dostanie dodatkowy punkt ataku. I za pomocą psów zniszczymy wszystko, co ma przeciwnik po swojej stronie, dodatkowo buffując sobie hienę. Więc teraz już ma dwa stwory, które będą problematyczne dla niego po mojej stronie, więc jak widzimy, jest spoko. Jak tak dalej pójdzie, to nie będę miał okazji, żeby tego legendara użyć przeciwko mojemu przeciwnikowi. To, co mi może teraz przeszkodzić w wygraniu tej walki, to użycie przez mojego przeciwnika, no niekoniecznie Tyriona, ale jakby użył równości, czyli że każdy stwór... Dobra, mógłbym użyć zabójczego ciosu, aczkolwiek obawiam się, że zadziałałby on na Tyriona. Dlatego też najpierw za pomocą strzału kobry zniszczymy tego oto stwora. Teraz możemy pewnie użyć zabójczego strzału, dobra. Tyrion pokonany. I możemy w dalszym ciągu atakować przeciwnika. Myślę, że ta walka już została skończona, bo jak widzimy w kolejnej turze... jak mój przeciwnik się nie podleczy, to zniszczymy go chociażby naszą specjalną zdolnością. Co? Okej. Trafiły mu się dwa Tyriony. No, powiem wam, to dość ciekawa sytuacja. Nie spodziewałem się, że
zobaczymy coś takiego na arenie, no ale widać, mimo tego, że miał dość dobrą talię, to zwycięstwo jest po naszej stronie. No dobra, myślę, że możemy sobie jeszcze raz zagrać, bo w sumie to poszło dość szybko. Ile ja w ogóle nagrywam? 10 minut dopiero, dobra. Wygramy jeszcze raz, zobaczymy jak nam pójdzie druga walka. Miejmy nadzieję, że wynik będzie podobny jak w tej pierwszej. Bo jak widzimy, Hunterem wcale tak fatalnie mi się nie gra. Dobra, szukamy drugiego przeciwnika, zobaczymy kto nim będzie. Dobra, mamy go, czy nie? Dobra, godny przeciwnik, którym tym razem jest kto? Kapłan. No przeciwko kapłanowi już myślę, że będzie trochę gorzej. Bo on także miewa strasznie wkurzające karty. Ale mimo wszystko bądźmy dobrej myśli. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się uda z nim wygrać. No mamy 3 karty za 3. Sytuacja trochę mało komfortowa. O, siema. Jeszcze lepsza karta na początek. Sytuacja trochę mało komfortowa, ale miejmy nadzieję, że mój przeciwnik również miał nie fart w kartach. Ale biorąc pod uwagę, że używa monety, to chyba nie do końca. Mam nadzieję, że podoba ci się. Aha. Może jednak nie będzie tak źle. O, nawet nie widziałem, że mam tą kartę w talii. Dobra. To my także to robimy. Okej, okazuje się, że mam 2 legendary w talii. Ja nawet nie pamiętałem całkiem, że tą kartę w talii mam. No ale dobra, nie będę narzekał. Jak widzimy, mamy kolejnego legendara, którego nigdy wcześniej nie miałem okazji wykorzystać. Gotowe. Brzmi to zbyt... niezbyt dobrze. Którego nie miałem okazji użyć, o w ten sposób powiem. Okej. Okay. Co dobierzesz? Ogól mi się buffuje, słowo cienia... Miałem nadzieję, że słowo cienia na niego zużyję, ale jednak niestety nie. Dobra, zakończył swoją turę, to myślę, że my zrobimy w ten sposób. I zobaczymy, co się stanie dalej. Tak, ta karta jest w sumie dobra, bo mi daje 2 stwory za 6. Więc jak widzimy... promocja niezła. No niestety wyciszenie mi tutaj trochę pokrzyżowało plany, ale mam nadzieję, że jakoś tego nie odczuję na dłuższą metę i... jakoś nam się uda wygrać Berserker z Grubashi. No tutaj może być trochę problem, jeżeli on go pobafuje. Miejmy nadzieję, że uda nam się tego uniknąć. Dobra, wyskakujemy z golemem. Może dostaniemy za niego jakąś dobrą kartę. Byłoby przynajmniej miło. Daj coś mocnego. Pis. Serio. Nie, zupełnie o to mi chodziło. No ale cóż... O, kolejny! No patrzcie. Dobra, myślę, że tutaj dobrym pomysłem będzie użycie długiego łuku gladiatora, zanim ten stwór się dobierze do mojego bohatera. Dobra, giniesz. A ty bijesz w bohatera, bo jednak nie chcę tego berserkera buffować jeszcze bardziej. Teraz prawdopodobnie go podleczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. O nie! Dobra, nie musi go podleczyć. Okej. No to mamy problem. No to mamy problem. Dobierzemy sobie 3 karty. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Dobra, mamy lodową pułapkę. Ona mi się może przydać. Dobra, zrobimy tak. Ile mam kart w dłoni? 2, 4, 6, 8. Żeby mi się nie zaczęły spalać. Ze względu na zbyt dużą ilość kart. Dobra. Podleczysz go? Oczywiście. No! Genialne. Mamy problem. Mamy problem, mamy problem. Proszę zniszcz środkowego. Dzięki. Dobra. Mamy dziką świnię. Zrobimy w ten sposób. O. Dobra, świnia jest na szczęście odporna na słowa cienia priestowe, więc tutaj tragedii nie ma. Obawiam się trochę używania legendarów przeciwko temu priestowi, gdyż dobrze wiem,
że on dostanie w zamian Mind Control. Więc opcja dość słaba. Tak jak widzimy, leczy siebie. Dobra, zrobimy tak. Niech będzie. Tutaj nic lepszego do głowy mi nie przychodzi. Jednak obawiam się trochę używania dużych stworów przeciwko kapłanowi, gdyż jak wiadomo, może w bardzo łatwy sposób mi je ukraść. Sprawdzić trzeba, czy jest odlot. Okej. Spoko, niech będzie. No cóż. Jest nieciekawie. Nie da się ukryć. Co teraz? Na pewno zniszczymy to. Oprócz tego na pewno użyjemy multishota. Okej, jeden zginął, więc źle nie jest. I podlecz naszego tygrysa dwa razy, żeby go smok nie zniszczył. Dobra. O, tutaj nie jest łatwo. Wiedziałem, że przeciwko Priestowi może być problem. Aczkolwiek jeszcze mamy szansę tą walkę jakoś ugrać. O ile mu się Mind Control nie trafił. Miejmy nadzieję, że się nie trafił. Dazdingo! Jest Dazdingo. I śluzożer. No dobra, to teraz ryzykujemy i wystawiamy legendara z nadzieją, że nie pójdzie Mind Control. Proszę, nie mi Mind Controla ani słowa cienia śmierci. Trzymamy kciuki. Zobaczymy, czy mamy farta, czy wręcz przeciwnie. Nie. Dobra, zamroził mi go. Już się bałem, że mi wyskoczy z Mind Controlem, więc źle nie jest. Dobra. Parszywy gnom, dobra. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze żyjemy. Dobra, idziemy z drugim legendarem. I teraz tylko przeżyć tą turę jakąś i nie dostać Mind Controla. Biorąc pod uwagę, że nie użył go w poprzedniej turze, więc prawdopodobnie go nie ma. Dlatego też miejmy nadzieję, że w tej turze także go nie użyję. Dobra. To Mind Control nie jest. No i co teraz? Jestem bardzo ciekaw, co teraz wymyśli. Nie może atakować mojego stwora na lewo, będzie tracił po dwa stwory. Dlatego też trzymamy kciuki, że mój przeciwnik nic nie wymyśli. Poza tym za każdym razem, jak zginie któryś jego ze stworów, to ja będę otrzymywał stwory od mojego drugiego legendara, więc... Ktoś tu chyba ma problem. No myśl. Dobra. Gnom numer 1. Niestety gnom numer 2 nas nie uraczy. A szkoda. Dobra. O, jak widzimy, on także gnomy posiada w swojej kolekcji. Dobra, koniec tury. To my zrobimy tak. Miałem zrobić inaczej, ale widzimy, wojenny golem mi się przydał. Pojawił się. Robimy tak. Giniesz ty. Dobra. Dwa z głowy. Ruszam do walki. Dwa z głowy. Kolejny z głowy. Jego zniszczę, to w zamian on zniszczy swojego gnoma. Dobra. A smoka za pomocą zabójczego ciosu. Dobra. I póki co mamy na chwilę spokój. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się uda tą walkę mimo wszystko wygrać. Dobra. W tym momencie zacząłem żałować, że zmarnowałem zabójczy cios w poprzedniej turze.
Chociaż w sumie... Czekajcie. My go sobie pożyczymy od naszego przeciwnika. Co mamy? Okej. Ty giniesz. Dobra, mamy kolejne karty. W sumie to mi się karty w talii kończą, jemu też. Mam nadzieję, że nie ma mind controla. Jak ma, to mamy przesrane. Okej. Moja świecunia, moja! Okej, jak widzimy... Nie jest źle. Nie da się ukryć. Dobra, robimy tak. Wkacz sieci, zobaczymy, co dostaniemy w zamian za niego. Miejmy nadzieję, że coś dobrego. Wybieramy kartę i dostajemy... Świnie, serio? Dobra, ciebie już zniszczę, bo nie chcę nowych kart dobierać, bo już ich trochę za dużo mamy. A ciebie dobiję superpotężną świnią, którą dostaliśmy w zamian. Nie no, powiem wam, dobrali nam tego bista, że ja pierdziu. Dobra, co teraz? Jak nie ma mind controla, to chyba tą walkę nawet wygramy. Chyba nie miał. Walka zakończona, choć już w pewnym momencie było dość ciężko. Jak też widzimy, mamy dwa zwycięstwa po swojej stronie. Na szczęście mind control nie uratował mojego przeciwnika, bo go po prostu nie posiadał. No dobra, myślę, że na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Tak jak powiedziałem na początku, widzimy się w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć!